I kto by to uwierzył, już 91. część naszego wspólnego przygotowania 15-minutowego do matury i już za parę dni matura. Także daj znać, jak się czujesz przed maturą, czy jest stres, czy generalnie na chillu masz wszystko. No a my tutaj sobie będziemy liczyć zadanka. I tak, wierzchołkiem paraboli będącej wykresem funkcji f jest punkt. I tak, jak mamy policzyć wierzchołek paraboli, to musimy policzyć p i q. No to lecimy. Równa się 3x kwadrat minus 30x plus 82. I tak, moje a równa się 3. Moje b równa się minus 30. Moje c równa się 82. I moje p to się równa minus b przez 2. Moje q natomiast to jest delta przez 4a. Więc nie muszę wliczać pierwiastka z delty, tylko deltę. Więc, ale dzisiaj skaczę po tym moim ekranie. Delta to się równa b do kwadratu minus 4ac. Minus 30 podniesione do kwadratu. Ej, no patrzcie. Ale się porobiło. Minus 4 razy 3 razy 82. To się równa. Tu mamy 900. Tu przeklikajmy na kalkulatorze. 984, czyli zostało nam minus 84. Podstawiamy. Minus, minus 30. No patrz. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Przez 2 razy 3. Równa się 30 przez 6, czyli mamy 5. I tu minus 84 podzielone na 4 razy 3, czyli minus 84 podzielone na 12 równa się... Czekajcie, bo tu się minus delta było i minus tak. O. Czyli tu mamy plus... I otrzymaliśmy 7. Więc poprawna odpowiedź to jest 5 i 7, czyli C. I już tyle w tym zadaniu. Kolejne zadanie. Kolejne zadanie możemy zrobić na dwa sposoby. I najpierw zapoznajmy się z treścią. W rosnącym ciągu arytmetycznym spełniony jest warunek A3 plus A7. Równa się 28 i musimy policzyć A5. I tak. Pierwszy sposób jest taki na niekombinowanie, bym powiedziała. Tu mamy wzory. I tak. Będziemy korzystać z tego. Więc AN równa się A1 plus n minus 1 razy r, czyli moje A3, A7 i A5 równa się A1, A1, A1 plus 3, 7, 5, kreska, minus 1, 1, 1, pyk, r. Czyli tu mam A1 plus 2R, A1 plus 6R, A1 plus 4R. I tak. Wiem, że moje A1 plus 2R plus A1 plus 6R równa się 28, tak? To jest to. Czekajcie. Tak zrobimy.
Ojej, coś mi głos. A3 plus A7 równa się 28. I to jest moje A7, to jest moje A3. I teraz tak, patrz. A1 plus A1 to jest 2A1 plus 8R równa się 28. I teraz popatrz w to miejsce. Tu mam A1 plus 4R, więc jak podzielę to przez 2, tu mam A1 plus 4R, a to się równa... A1 plus 4R, to co? To jest A5, czyli moje A5 równa się 14. Samo nam wyszło. I jest to odpowiedź A. A co ja tu chciałam Tobie powiedzieć jeszcze odnośnie tego zadania? Że myślę, że można jeszcze podejść w drugi sposób. Czyli tak, jak mamy wyrazy w ciągu A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, tak? W zadaniu mam podany A3, A3 i żeby dojść do A5, to co muszę zrobić? Po kolei, tutaj plus R jedno i plus R drugie, tak? Czyli A3 plus R plus R równa się A5. Czyli A3 plus 2R równa się A5, no nie? Czyli A3 równa się A5 minus 2R. Tak? No i teraz popatrz z drugiej strony. Tu jest A7. I od A5 do A7 jest plus R i plus R. Czyli teraz mam tak. A5 plus R równa się A7. Więc moje A7 równa się A5 plus 2R. Po co to wszystko? Bo znów do tego, co nam podali w zadaniu, czyli A3 plus A7 równa się 28. Teraz podstawiam to i to. Czyli jest A5 minus 2R plus A5 plus 2R równa się 28. To się poskracało, wyszło nam 2A5 równa się 28, czyli A5 równa się 14. Do wyboru, do koloru liczysz jak Tobie wygodniej. Nie jak komuś wygodniej, nie jak Twojej koleżance, tylko jak jest Tobie wygodnie. Bo, no, może to głupio zabrzmi, ale w zadaniach, jak liczysz, to ma być Tobie wygodnie i Tobie być miło. I już, no. Kolejne zadanie, tym razem ściągiem geometrycznym. I tu podpowiedzi z matur, chciałam powiedzieć, z tablic maturalnych. I dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny. Taki. Czyli mam 3, 6, 5x plus 2. Czyli muszę skorzystać z tego ostatniego. Więc ten wyraz w środku to jest an. Za nim jest an plus 1, przed nim an minus 1. Więc an do kwadratu, czyli 6 do kwadratu równa się 3 razy 5x plus 2. 36 równa się 15x plus 6. 15x równa się 36 minus 6. 15x równa się 30, czyli x równa się 2. Odpowiedź poprawna to odpowiedź B. Czy masz do tego momentu jakiekolwiek pytania, to pisz, bo kolejne zadanie nadciąga. I jest takie. W ciągu liczbowym takim, czyli mam ciąg liczbowy an równa się minus 1 do 2n plus 1 razy
n minus 1 minus 1. Co tu w ogóle się dzieje? Każą mi policzyć A5 plus A11, więc żeby to policzyć, muszę sobie najpierw wyliczyć A5, czyli jest minus 1 do 2 razy 5 plus 1. Zauważ, że tutaj jest zawsze liczba nieparzysta, czyli tu zawsze będzie minus. Razy 2, 5 minus 1, minus 1. To się równa minus 1 do 11 razy 2 do 4 minus 1. A to się równa minus 1 razy 2 do 4. To jest 2 razy 2 razy 2 razy 2, czyli 4 razy 4, czyli 16. Złoby 16 minus 1 równa się minus 1 razy 15, czyli minus 15. Ok. I teraz kolejna część, czyli A11 minus 1 do potęgi 2 razy 11 plus 1 razy 2, 11 minus 1 minus 1, to się równa minus 1 do potęgi 2 razy 11 jest 22 plus 1, 23 razy 2 do 10 minus 1, to się równa minus 1 razy 2 do 10, to jest 1024 minus 1 równa się minus 1 razy 1023. Otrzymujemy minus 1023. I co oni chcą? Żebyśmy to dodali do siebie. Więc A5 plus A11 równa się minus 15 plus minus 1023. To się równa na minusie 1038. I to będzie odpowiedź D, odpowiedzią poprawną. Zapraszam Ciebie na jutro.